Witamy Państwa w kolejnym odcinku Charlie na co do kina. Dzisiaj jesteśmy w kinie od zaplecza. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o takich filmach jak To tylko koniec świata czy chociażby Jackie. W tym tygodniu opowiemy Państwu o kolejnych premierach, na które możemy zaprosić na zbliżający się weekend. I o szczegółach opowie oczywiście Diana Dąbrowska. Cześć Diano. Cześć Maksymilianie. Tak, znajdujemy się właściwie przy moim biurku. To jest niezwykłe miejsce, bo tutaj programujemy to, co Państwo będziecie oglądać. A nadchodzące premiery są niesamowicie ciekawe, dlatego że mamy film Moonlight, faworyta Oscarowego, i mamy też nowy film Wielkiego Mistrza, który powraca po długich latach przerwy na ekranie, Martina Scorsese. I o tych dwóch filmach będę chciała powiedzieć. Zacznę od Moonlight. Jeśli wszyscy myśleliśmy, że La La Land na pewno wygra w tym roku Oscara, to obejrzeniu filmu Moonlight, sprawa wyboru najlepszego filmu roku, robi się zdecydowanie bardziej skomplikowana. Taki film jak Moonlight nie trafia się rzadko. Można wręcz powiedzieć, że jest to film, który trafia się na jedno pokolenie i też historia, którą opowiada, jest tak rozwinięta w czasie, tematyzując sam czas, to jest dosyć w tym filmie ciekawe, bo dzieli się na trzy części, na wzór, można powiedzieć, greckiej tragedii, i opowiada przy każdym wejściu, przy każdym epizodzie inny moment życia młodego człowieka, który stara się wyjść na prostą, stara się poddać procesowi emancypacji i musi się z jednej strony pogodzić z środowiskiem, z którego się wywodzi, a mamy na myśli afroamerykańskie getto Atlanty i Miami, czyli środowisko, w którym tak naprawdę twoje miejsce jest gdzieś zdefiniowane i trudno przeskoczyć to, także musi pogodzić się, zaakceptować, zawalczyć w środowisku, z którego się wywodzi. Następnie musi zaakceptować swoją seksualność, a na koniec musi pogodzić się ze swoją tożsamością w pewnym sensie. I ten proces właśnie coming of age, takiego przechodzenia z jednego etapu na drugi, twórca robi w sposób, można powiedzieć, niezwykły, dlatego że ucieka od stereotypów nie tylko dotyczących przedstawiania kina afroamerykańskiego, czy też postaci afroamerykańskich na ekranie, ale w sposób bardziej uniwersalny, pokazując życie, starając się zbliżyć do takiej twardej rzeczywistości, ucieka od utartych schematów, kliszy. Jeśli film Moonlight jest olśniewający takiego jakiego tytuł, to z jednej strony za sprawą formy to się objawia, różnych rozwiązań bardzo eklektycznych, które łączą z jednej strony muzykę Bacha, a z drugiej taki ciężki gangsterski rap, ale też właśnie w takim przekonaniu, że to, co nam się wydaje i że tak ma być, wcale nie musi być, bo my decydujemy o naszym losie i bardzo często to my jesteśmy wrogami siebie samych i szukamy tych wrogów gdzieś indziej, walczymy z rzeczywistością, ale wszystko, tak jak w antycznej tragedii, bardzo często to fatum jest gdzieś tam nami dyktowane i to my o tym decydujemy. Warto się z tym filmem zmierzyć nie tylko ze względu właśnie na ten temat kina afroamerykańskiego, zobaczyć coś, co jest nam tak naprawdę obce, bo jest to kino, które rzadko spotykamy na naszym ekranie, ale warto znaleźć w tym filmie taki bardziej uniwersalny wydźwięk, w którym każdy z widzów będzie, jeśli będzie chciał, będzie mógł się identyfikować. At some point, you gotta decide for yourself who you want. What's wrong? You good? No. I'm seeing good, and you ain't it. You're my only. I'm your only. I ain't seen you in like a decade. It's not what I expected. What did you expect? Drugą premierą godną uwagi jest najnowszy film Martina Scorsese. Nazwisko samo jest marką. Jest to powrót wielkiego mistrza na ekrany po Wilku z Wall Street. Film nazywa się Milczenie. No znów znamienny tytuł. Milczenie w kwestii wiary, władzy, religii. Jest to film, który opowiada historię dwójki jezuitów, którzy w czasach inkwizycji wyjeżdżają do Japonii w poszukiwaniu swojego mistrza. I ta podróż, jak podróże w ogóle mają zazwyczaj na celu, powoduje wielkie przemiany w ich życiu, dotyczące właśnie wspomnianych tematów, wiary przede wszystkim. Film Scorsese na pewno wzbudzi wielkie kontrowersje i będzie chciało się dużo na temat tego filmu mówić. Dlaczego? Bo jest otwarty na interpretację. Z jednej strony może być bardzo konserwatywnie odbierany, z drugiej wręcz niesamowicie innowacyjnie. Trzeba pamiętać, że reżyser nie tylko dotykał tematyki gangsterskiej, czy też kina kryminalnego wcześniej, zrealizował też taki film Ostatnie kuszenie Chrystusa. Jeśli te filmy się zestawi, buduje to bardzo ciekawe skojarzenia, uzupełnia wręcz sensy i taką lekturę podwójną polecam. Jest to film niesamowicie wymagający, ale też jesteśmy jednym z nielicznych kin, które będą go grali, także
Warto się wybrać ze względu na samą markę, tak jak mówiłam, reżysera legendy. Znamy, kochamy Martina Scorsese. Jest to projekt, na którym pracował bodajże 8 lat. Taki projekt wymarzony przez niego, który stał się jego obsesją, o czym mówił wielokrotnie w wywiadach. I to ciekawe, że właśnie w takim temacie niby to osobnym, właśnie jezuici, wiara, temat zdrajcy, temat ofiary, oprawcy, że w tych tematach, nawet jeśli w innym sztafarzu gatunkowym, Martin Scorsese wpisuje swoją tożsamość artystyczną i pokazuje w pewnym sensie, możemy spróbować pozwolić sobie na taką interpretację, że pewne środki, żeby utrzymać się przy władzy, żeby zrozumieć jej siłę, żeby zrozumieć jej moc, są konieczne. I że te granice, które nam się wydają dosyć oczywiste czasami, dobra i zła, są nieustannie przesuwane i bardzo często to my sami jako widzowie musimy zdecydować, w którym momencie przerwać to przesuwanie granic. Our Lord said to them, go ye into the whole world and preach the gospel to every living creature. Ferreira is lost to us. He denounced God in public and surrendered the faith. That's not possible. Father Ferreira risked his life to spread our faith all over Japan. It seems to me that our mission here is more urgent than ever. We must go find Father Ferreira. This is in your hearts, then, both of you? Yes. Then I must trust God has put it down. The moment you set foot in that country, you step into high danger. Price for your glory is their suffering. It's too dangerous. We ask for this mission. Chociaż walentynki już za nami, to cały czas polecamy Państwu nasze komedie i lżejsze tonacje filmowe. Polecam Państwu, jeśli jeszcze nie zdążyliście, biografię Wisłockiej, Michaliny Wisłockiej, Sztukę Kochania. No, wydaje mi się, że filmy o solidarności kobiet i to na gruncie polskiego kina nie tylko są potrzebne, ale ten jest wyjątkowo udany. Także jeśli Państwo nie zdążyliście się jeszcze wybrać, to bardzo zachęcam. Wisłocka w wydaniu Magdaleny Boczarskiej nie tylko uwodzi swoim szaleństwem, uwodzi swoją otwartością, dosłownie ich przenośni, ale też wydaje mi się, że stawia ciekawe problemy i niezwykle aktualne, można powiedzieć, adresuje je do nas w taki sposób nowoczesny, bardzo błyskotliwy i atrakcyjny. Także zapraszamy na Sztukę Kochania, wciąż ją gramy, jeśli Państwo jeszcze nie zdążyli jej obejrzeć. Jeżeli nie widzieli Państwo poprzedniego odcinka naszego programu Charlie na co do kina, zapraszamy na nasz portal tu.łódź.com, gdzie oczywiście ten odcinek możecie Państwo obejrzeć. Filmy, o których rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, oczywiście w dalszym ciągu można obejrzeć w kinie Charlie. W przyszłym tygodniu będziecie mogli obejrzeć Państwo dwa filmy z kina Charlie. Pierwszy w czwartek to będzie oczywiście następny odcinek programu Charlie na co do kina, ale zapraszamy Państwa również na specjalny odcinek oscarowy. Jeżeli macie jakieś typy filmów, które w tym roku mogą dostać Oscara, zapraszamy do podzielenia się tymi typami w komentarzach pod filmem.